Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, w najbliższą niedzielę usłyszymy liturgię słowa, która z pozoru może się wydawać, że jest skierowana tylko i wyłącznie do tych, którzy nauczają, którzy głoszą, czyli do kapłanów, może sióstr zakonnych, katechetów, ale tak naprawdę to słowo skierowane jest do każdego z nas, do każdego, kto daje świadectwo, do każdego, kto swoim życiem ma świadczyć o Jezusie Chrystusie, kto ma zgłębiać naukę Kościoła, naukę zostawioną nam przez naszego Pana, czyli do każdego ochrzczonego, do każdego z nas. W pierwszym czytaniu usłyszymy słowa, w którym Bóg bardzo konkretnie mówi: jeżeli nie będziecie mi wierni, jeżeli nie będziecie przekazywali mojej nauki i będziecie ją wypaczali, to spotka was tragedia, to spotka was nieszczęście. A w Ewangelii Jezus mówi bardzo wyraźnie: na katedrze Mojżesza zasiedli faryzeusze, uczeni w piśmie, czyli zajęli miejsce tych, którzy interpretują prawo, tych, którzy kierują tym prawem, tych, którzy wskazują drogę, którzy przekazują pewną doktrynę. Oni postępują źle, ale ich słowa są dobre. Dlatego słuchajcie ich, ale uczynków ich nie naśladujcie. Bardzo te słowa są znamienite w kontekście wydarzeń, które obserwujemy, czy to w Kościele, czy w jego pobliżu. Kiedy widzimy ludzi, którzy wydawaliby się z pozoru niegodni, którzy wydawaliby się takimi, którzy nie nadają się do głoszenia Słowa Bożego, bo ich życie dalekie jest od ideału. Ale widzimy, że ich nauka, to, co głoszą, przekazywanie przede wszystkim treści, którą daje nam Kościół, jest prawdziwe. Jak mogę zaufać w konfesjonale księdzu, który sam żyje niezgodnie z wiarą, który sam żyje niezgodnie z tym, co głosi? Ale jest przekazicielem łaski Chrystusa. Za jego słowami kryje się sam Bóg, który udziela mi rozgrzeszenia w momencie, kiedy On udziela mi rozgrzeszenia, który chrzci wtedy, gdy On chrzci, który daje mi siebie wtedy, kiedy On sprawuje Eucharystię. Siostro i bracie, historia Kościoła pokazuje, że bardzo zaszczytne, bardzo wysokie stanowiska w Kościele nie zawsze sprawowali ludzie, którzy byli godni tych stanowisk. Ale Chrystus za każdym razem ten Kościół prowadzi. Za każdym razem pokazuje, że to On tak naprawdę przewodzi temu Kościołowi i to On go kieruje. Za każdym razem, kiedy gdzieś tam, można by powiedzieć, u góry dokonują się rzeczy niedobre, to Pan powołuje licznych świętych, błogosławionych, którzy prostują niejako tę drogę, którzy wskazują ten kierunek Jezusa Chrystusa, w którym Kościół ma iść. Nie bójmy się tego, że Kościół zbłądzi, nie bójmy się tego, że ludzie, którzy są w nim, są niegodni urzędów, które sprawują. Zaufajmy Jezusowi Chrystusowi. Zaufajmy temu, że to On prowadzi Kościół, że to On wybiera tych ludzi. Zaufajmy temu, że Kościół jest świętą grzesznicą. Świętą dlatego, że stworzoną, powołaną do istnienia przez Chrystusa. Świętą dlatego, że jest ciałem Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. A grzeszną dlatego, że my jesteśmy grzeszni. Że każdy z nas, siostry i braci, jest grzeszny. To, że jestem grzesznikiem, to, że upadam codziennie, to, że obserwuję wokół siebie tyle grzechu, nie jest wcale dowodem na to, że Kościół jest beznadziejny, bo ja jestem jego członkiem. Ale Jezus, który jest w tym Kościele, Chrystus, który nieustannie wychodzi do mnie i mówi do mnie, chce mnie podnosić, bo cały czas powtarza jedno. Przyszedłem powołać grzeszników, a nie sprawiedliwych. Potrzebują lekarza chorzy, nie ci, którzy się dobrze mają. Przyszedłem znaleźć to, co zginęło z domu Izraela. W tę najbliższą niedzielę, kiedy będziemy słuchali Ewangelii o tym, że faryzeusze wydłużają sobie filakterie i frędzle u płaszczów, że lubią zaszczytne miejsca i pozdrowienia na rynkach, zastanówmy się nad sobą. Czy sam nie jestem trochę takim faryzeuszem, który pewne czynności pobożne wykonuje trochę na pokaz,
który nie szuka miłości Pana Boga, ale zauważenia drugiego człowieka. Prośmy, aby dobry Bóg oczyszczał nasze intencje, abyśmy patrzyli na siebie i na Kościół jako na wielkie dary Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.